wish a void opened in the air to suck me up, cause I really don't care why I'm falling. I wondered if you would miss me when I'm gone. Witam Was serdecznie na naszym kanale i witam Was w ten piękny, słoneczny dzień. Pogoda w końcu jest odpowiednia. My jesteśmy z Werką na polu. O, proszę bardzo. Kontrola musi być. Widać ten fach w ręku, nie ma to tamto. Proszę bardzo. Na tym kawałeczku został nam tylko jeden przejazd tutaj od Miedzy. Wszystko pięknie, na świeżo posiane. I teraz tylko czekać na równie piękne schody. O. Strażnik Teksasu też jest. Vera, proszę się przywitać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się na polu marchewkowym, na którym nie ma jeszcze marchewki. Ale jest nasienie marchewkowe. Ale jeszcze kilka dni, kilkanaście. I powinno już coś tutaj być widać. Ziemia jest wilgotna, zwierzchu zdążyła przyschnąć, także naprawdę warunki moim zdaniem w tym roku marchewka ma jakie, Weronika? Bardzo dobre, ale jak zobaczymy, jak będzie później, bo różnie może być. Mamy nadzieję, że żadna zlewa nam tutaj nie przyjdzie i wiecie. Na razie jeszcze nie nadaje. Jakby przyszła jakaś zlewa, to tak naprawdę byłaby krótka piłka, bo po prostu tą marchewkę by nam zabiło. A marchewka długo schodzi. Długo i dlatego też potrzebuje odpowiednich warunków. Wcześniej mieliśmy dużą wilgoć i w sumie nadal ta wilgoć się utrzymuje na odpowiednim poziomie w głębokości, takim optymalnym gleby, więc tylko tak z wierzchu, wiadomo, słoneczko daje. Od szyby tutaj naprawdę można się opalać, więc dlatego też z wierzchu te redlinki tak wyglądają, chociaż w nocy jak się robi redlinki, to kurczę, jak w nocy redlinki wyglądają. Pokażę Wam na przebitkach, jak wyglądały w nocy. Normalnie bajka. Teraz to troszkę nam przyschło. To są redliny zrobione dzisiaj rano, więc nie ale są słoneczko, tak, nie słoneczko są już takie. Zdążyło je troszkę opalić. O, i szef jest. Też później może wysiądziemy, jak będziemy kontrolować siewik, pokażemy Wam, jak wyglądają nasionka marchewki, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, jak wyglądają. W środku nie zobaczę, ale możemy je w opakowaniu dosypać troszkę. Jak będziemy dosypywać. No tak, jak będziemy dosypywać. Werce dzisiaj, znaczy wczoraj, przepraszam, dałam wiaderko. Wiaderko się zawsze przydaje i włożyłam tam wszystkie opakowania z nasionami, bo jednak no, porządek musi być. To są swoje wszystkie opakowania wczorajsze. No. A pustka. Ładny katalog. Zaraz pewnie powiecie, czemu Werka nie jedzie na nawigacji, pomimo tego, że tutaj, proszę bardzo, swoją Werkę, no, literkę jedną, ale to nic. Czemu Werka nie jedzie na nawigacji? Otóż to ciągnik w redlinkach, można powiedzieć, że trzyma się sam. Zależy, bo może wejść na redlinę. Wczoraj miałam takie sytuacje, więc... Że co, że przysnęłaś? Nie przysnęłam, ale oglądałam się z tyłu, bo z tyłu trzeba pilnować, żeby się równiutko siało i mi wszedł. Także tak naprawdę. Więc niby się trzyma, ale trzeba pilnować.
no, operator po coś jest w kabinie, żeby interweniować. A poza tym to Wera, co przed chwilą mówiłaś? Nie wiem. Wiedzy. A, że tato mi trochę przerobił miedzę. No, i tak, nie że, mam miedzy. Także wiecie, tak to jest z tymi sąsiadami. No widzisz, tak samo jak teraz. Z sąsiadami zza miedzy. Nawet z tatą jest niebezpiecznie tą miedzę mieć. I też w tym roku, zobaczcie, nie to, że na razie jest przerobione, ale w tym roku na marchewce nie mamy poprzeczek. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Weronika. Będą wschody, to też oczywiście będziemy ją pokazywać, relacjonować. Dużo w tym roku będzie Werka warzywek, co? Jest co siać? Oj. Oj. Oj, niedużo. Niedużo. Może jakoś dam radę. Zawsze tak naprawdę, jeżeli już się szykowaliśmy do zbiorów, do wykopków, to był problem z poprzeczkami, a w tym roku takiego problemu nie będzie. Zawsze się szykowaliśmy. No parę dni wcześniej trzeba było, żeby, tak, żeby rozkopać, a teraz tylko rozkopać środek i... Środek i eja, ogień. Ogień na tłoki. Idziemy na następne pole z Nikodemkiem, który wybrudził mi spodnie. Kleni się chłopak. Nie. Ale patrzcie, on się czuje jak w swoim trybie. On by mógł siać. A ty, Wera, narzekasz, że ciężko. Patrz, jak się żyje. Patrz, tak się żyje na wsi. Ja nie narzekam, że ciężko. Tylko po paru dniach już kręgosłup trochę boli. No ale taki life rolnika. Wiosna jednak, w szczególności te dni, można popatrzeć w polu, że naprawdę wszędzie jest pełno ciągników. Może nie teraz, może nie tutaj w tym miejscu, co jesteśmy. Pod wieczór jest tyle ciągników, że jak już jest ciemno, to tylko światełka wszędzie. Bo naprawdę warunki teraz są idealne. Idealne są do wszystkiego, i do prysków, i do siewów, i do jakichkolwiek właśnie zabiegów. Naprawdę nie ma na co narzekać. Zobaczcie, jak tu już jest żółto. Rzepiary zapraszamy do kotlic za tydzień. Normalnie. Dobrze, że to nie nasz, to nie wydepczą. No, nasz jest zdecydowanie jeszcze w takiej fazie. Sporo jeszcze mu brakuje tak naprawdę. Więc bardzo dobrze. Będzie miał czas, żeby się rozkrzewić, nabrać siły, a teraz jeżeli teraz on się wyciągnie i tak dalej, to wcale nie jest dobrą oznaką, więc trzymamy kciuki za nasz rzepak. No, mamy. Mieliśmy iść dwie odmiany rzepaków w tym roku. Pokazać nasienie. Nasionka? To idziemy. Nikodemek zostanie, a wiecie, że nasz Nikodemek jest taki mądry, że jak jesteśmy w innym, większym ciągniku, to się on umie przesiadać na siedzonkach. Taki jestem mądry. Tylko, że tutaj się składa siedzenie, to no on i nie niestety. Się siądzie. Także to nie jest Nikodem ciągnik dla siebie. Oj, kuź, ale ja idę, zaraz wrócę. Cześć. Dobra, to wychodzimy. O, zobaczcie, jakie piękne. Patrz, jakie piękne. Było nie deptać. W zbiorniczkach widzimy ilość
worku. Będzie można skontrolować, czy wyrobina się dobrze wysypywała. Wracamy. Bo no prezes, co wy wygadasz? Prezes. I też z Weroniką dzisiaj markowo w work style. Także ogólnie odzież markowa, robocza. Jak coś to polecamy. Wera kapotę. Też. Kapotę. Jest jakby się ich nie prało, tych ubrań, to zawsze czy żelazko, czy parownica i są normalnie jak karteczka idealna, więc już są odporne na jakiekolwiek prania, brud, więc odzież, smród. Odzież naprawdę robocza na najwyższym poziomie. Troszkę kosztuje, ale naprawdę warto przypłacić, nawet zainwestować, bo jakby nie było, wizerunek również jest ważny. A w polu co? Nie trzeba wyglądać? Trzeba. Teraz w ogóle maszyny wszystkie u nas są czyściutkie, świeże po myciu i wystarczy je tylko dmuchnąć. No nie powiedziałabym. Dmuchawą wystarczy, Weronika, dmuchnąć, bo nawet wczoraj robiłam tak na samochodzie, jak dowoziłam ci nasionka, to tylko po prostu odpaliłam dmuchawę, tmuch i idealnie czyściutko. Jest tyle pracy, że nie ma co spać. No. A ty co ziewasz? Nie ziewam, co ty kłamiesz. Nie ukłamuj ludzi. I co, Weronika, jakie jeszcze ciekawostki powiesz o tym sianiu? Ciekawostki o sianiu? Ja wiem. Jako profesjonalny operator, co możesz powiedzieć innym operatorom? Nie. Doceniajcie każdą godzinę snu. No, w sumie. No, wczoraj koło 22 było już ciężko ze mną. Ale pół godzinki już mogłam siać. Więc przeszło. No, także Werka ogólnie ma ciągnik tutaj wyposażony. Tam ma jakieś łakocie i witaminki. Dla trzeba dzisiaj dokupić. Dokupić. No, Weronika ma, przyniosła mi, ostatnio zrobiła mi torbę z łakociami. O, proszę bardzo. Ale najważniejsze, żeby mieć wodę niegazowaną. A kto ci tam wie, czy to niegazowana, czy to procentowana? Dać powąchać? Nie no, bez przesady. Ja ogólnie nie rozumiem osób, które wsiadają do ciągników z jakimkolwiek... O. Co ci się tam zwaliło? Nic. Z jakimkolwiek alkoholem, bo jakby nie było, ciągnik, mówi się, że tylko samochód, a ciągnik to. Moim zdaniem, jakby nie było, tym też się wyjeżdża na drogę, można spowodować jakiś wypadek, mieć później czyjeś życie na sumieniu, więc co, Weronika, nie pijemy w ciągniku. No, Marnenka też o tym wie. Nie, no żartuję. Weź, bo zaraz ktoś podciągnie to. Nie, no żartuję. Więc moim zdaniem też wie. Trzeba jednak uważać, brać po prostu wszystkie wersje na tapetę. Życie ma się tylko jedno, a po co jakimś głupim incydentem sobie marnować życie? Ale ty się kręcisz. O, widzisz, już się ułożył do snu. Idealnie. Więc naprawdę nie pochwalam takich rzeczy, że po prostu ktoś wsiada do ciągnika i musi mieć zamiast tej przysłowiowej wody tutaj czteropak piwko włożone. 0-0. No to już opcjonalnie, prawda? Ale moim zdaniem to jest naprawdę bardzo złe przyzwyczajenie, zły zwyczaj. A wiem, że tak niektórzy operatorzy mają, że po prostu bez tego nawet nie wsiadają do ciągnika. Czy masz na kogoś na myśli, Marlenka? Nie. Ale znam takie osoby i naprawdę mówię tutaj otwarcie, że nie pochwalam tego. A ty, Weronika, pochwalasz to? Nie, absolutnie nie. No ogólnie jesteśmy z Werką antynałogowe, więc palenie, picie w kabinie ewidentnie odpada. No, także jeżeli chcielibyście potowarzyszyć Weronice w tej pracy, to jednak z papieroskiem byście tutaj nie posiedzieli. No ale jak Nikodemek, grzecznik byście byli, no to Weronika by kogoś tutaj sobie przygarnęła na siedzenie. Ale dobra. Dość o głupotach. No. Do końca musimy wyciągnąć nasienie. Jedziemy siać. Co, Marlenka? No, coś innego niż marchewka. Coś innego. Coś podobnego w innym kolorze.
Jak myślicie, co to jest? No dawaj, Weronika, no określ to. Macie 3 sekundy na odpowiedź. 3, 2, 1. No, coś innego w innym kolorze. Pietruszka. A może chcecie zobaczyć, tak, gdzie był fent utopiony? No to pokaż, Weronika. Prosto. Tam. W domku. O, proszę bardzo. Właśnie, dokładnie to. Tafla pola naprzeciwko. Tam nawet widać, że nie jest przerobiony. No tam jeszcze widać, że taka jest ciemniejsza ziemia, jakby, że coś jeszcze tej wilgoci jest więcej. Nie, ale po kukurydzy tam na środku nie jest przerobiony. Pani Weronika, zrobimy content? Jak? Albo jak to nazwać inaczej? Że co? Wtopę. Na wymuszoną wtopę. Że tam pojedziemy? No. Normalnie to wygląda, jakby tu były jakieś Bahamy. Jeszcze tylko jakieś palmy. Ale wiesz, jakie ładne było ujęcie, było jakby faktor tak zagrząs na środku tej Bajorki. Bajorki. No co? Także kolejna działeczka zakończona, a na poprzeczce będzie pszenica. No, można powiedzieć. Jara. Oczywiście jara. Że pewnie będzie... Nie zimowa. Że pewnie będzie ekologiczna, ale to się pokaże. Pokażemy ładny widoczek, proszę bardzo. Kotlickie Malediwy. Tylko wędka. Co wam powiem? Ładnie to wygląda. Ale no, to ładnie wygląda, dla właścicieli pola. Dla tych, co właśnie mają te pola, to nie fajnie. Nie wyobrażam sobie, jak przejechać z jednej strony na drugą, prawda? I co tutaj rozrasiać? Chyba, że dookoła. Aż zielono jest. To jak wjeżdżamy w Merturu. Więc tutaj tylko po prostu coś wykopać, żeby był jakiś trwały zbiornik. Ryb wypuścić. No tu już jest zielono, więc tak naprawdę dla rybek już by były warunki. Ale nie to, że u nas jest taki teren podmokły w okolicy, tylko tak naprawdę w tym roku tej wilgoci jest tak dużo. Ja sobie tutaj wody nigdy nie przypominam. O, tutaj u nas, zobaczcie, nasza pszenica. I tutaj ten kolor to też ze względu na to, z tej strony, że tutaj również woda była. Oj, ja nie wiem, kto tu trochę tak przyorał. No, trzeba będzie porównać. Z tamtej strony już porównana, a z tej strony ktoś by mógł porównać, a nie tylko my. A tą działkę o tutaj, to w życiu byśmy nie pomyśleli, że ją kiedyś kupimy. A jednak los tak chciał, że załogi wzięły ją we władanie. Więc zobaczcie, wszystko bliziutko. Znaczy z tej strony, bo ta działka była podzielona na pół, ale miedza została przerobiona i teraz jest taka fajna. I już nie ma miedzy, już jest bardzo fajna działka. Dlatego teraz siejemy w tą stronę. A wcześniej było w poprzek. No teraz jest w poprzek, zależy w którą stronę. Zależy, z której strony się jedzie. O, i tutaj już mamy nasze budynki, więc naprawdę działka mega blisko domu. Mega blisko domu. Proszę Państwa, także tak, załączamy wałek tym oto czymś. Przyciskiem. Nie no, przyciskiem to raczej nie. Dajemy troszkę gazu, żeby tam szybciej ssało. I wychodzimy z ciągnika. Resztki nasionek przysypujemy oryginalne opakowania. O, już słychać. Początek mamy dwa kółeczka. Tutaj już mamy zespół wysiewający. Może z tej strony będzie to lepiej widoczne. Proszę bardzo. Tutaj mamy tarczę z takimi mini oczkami. I za jedną tarczką kółeczka, za kółeczkami drugi rząd siewniczka
Jeszcze jedno malutkie, takie cieniutkie kółeczko. Kółko tutaj dogniatające. Można jeszcze tutaj po prostu grabelki rozłożyć. Trzeba ogólnie pilnować siewniczka. Prawda, Weronika, że trzeba pilnować siewniczka? Trzeba. Trzeba, jeżeli coś jest, w szczególności teraz jest sucho, no to się tak jeszcze nie zapycha, ale jak jest troszkę więcej wilgoci, no to co, Wera, jest najbardziej problem. Najbardziej trzeba pilnować, jak się jest jakaś miedza wyższa i się cofnie, to wtedy może się zapchać, trzeba wyjść i tutaj obczyścić. Tak, także trzeba po prostu wszystko sprawdzać. No jak nie obczyści, to nie ma siania. To jak Wera z tym siewnikiem? Masz jakiś problem do niego? Nie, chciałam zapytać o opinię odnośnie jego. Moja opinia jest taka. Dawaj. Ładnie sieje, wszystko jest super, glanc i tak dalej. Nie mam nic do zarzucenia, bo jest lepszego nie trzeba. Oczywiście nam. Może komuś tam trzeba. No hektarów to on przerobił. No. I w tym roku jeszcze. Oj, zrobi. Zrobi hektarów. Tak, i oby się nic nie działo. Tak, tylko że trochę brudne, ale to wiadomo, w polu się kurzy. No to nie samochód. Takie życie. No samochód też się kurzy. Ale o samochód zawsze bardziej się dba, a to przede wszystkim ma nie tylko wyglądać, a również pracować. Także co, my się zbieramy, bo pietruszka sama się nie zasieje, więc co? Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Także mamy nadzieję, że film Wam się podobał. I zobaczymy, może nagramy tą pietruszkę, co Weronika? Dla Was? Nie wiem, czy będziesz nagrywać. No to dawajcie znać, czy chcecie zobaczyć, jak wygląda siew pietruszki. W sumie jest on podobny do siewu marchewkowego, ale wiecie. Niczym się nie różni, tylko ustawieniami siewnika. Tak, oraz na siewanie. No, także dawajcie znać, czy chcecie również coś takiego zobaczyć, więc co? Weronika już powiedziała, co miała powiedzieć. Nie wiem, czy powiedziałam wszystko, ale wiecie, co macie robić. No, co złego, to nie my. Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.